Leonard Pietraszak żył 86 lat. Wybitny polski aktor znany z roli w takich hitach jak Wabank, 40-latek czy Kariera Nikodemadyzmy. Aktor od dłuższego czasu zmagał się z chorobą. Zmarł w zaciszu własnego domu przy żonie. Janusz Weiss żył 74 lata, był współtwórcą Radia Z, prowadził audycję, dzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie. Był również gospodarzem programu Miliard w Rozumie. Zmarł po długiej walce z ciężką chorobą. Andrzej Precix żył 74 lata. Polski aktor znany m.in. z serialu M jak Miłość czy Klan. Mogliśmy również słyszeć jego głos w wielu produkcjach filmowych, gdyż zajmował się dubbingiem. Od dawna cierpiał na poważną, przewlekłą chorobę. Janusz Grudziński. Zmarł w wieku 61 lat, wieloletni klawiszowiec zespołu Kult. Był współtwórcą wielu przebojów grupy. Sprawa jego śmierci jest badana przez prokuraturę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Paco Rabanne. Żył 88 lat, jeden z najsłynniejszych projektantów mody i perfum. Zmarł w swoim domu we Francji. Raquel Welch. Żyła 82 lata, słynna aktorka, zagrała wiele doskonałych ról filmowych, m.in. w filmie Trzej Muszkieterowie czy Legalna Blondynka. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci był atak serca. Jednak cierpiała na chorobę Alzheimera, co przyczyniło się do jej odejścia. Ray Stevenson. Zmarł na kilka dni przed swoimi 59. urodzinami. Brytyjski aktor znany z takich produkcji jak Thor, Rzym, Punisher czy Wikingowie. Zmarł nagle w czasie kręcenia kolejnego filmu. Przyczyna śmierci nie została podana. Tina Turner. Żyła 83 lata, królowa rock'n'rolla. Jej największe przeboje zna każdy, niezależnie od wieku. Jak podano, zmarła po długiej chorobie. Treat Williams. Żył 71 lat. Aktor znany z takich produkcji jak Hair, 1941, dawno temu w Ameryce, czy Maratończyk. Widzowie kochali go za jedną z głównych ról w serialu, Everwood. Aktor zmarł nagle w wyniku wypadku. Jechał na motocyklu i został potrącony. Mimo szybko udzielonej pomocy zmarł na skutek rozległych obrażeń i utraty krwi. Silvio Berlusconi. Żył 87 lat, włoski polityk, premier i przedsiębiorca, doskonale znany na całym świecie. Zmarł tydzień po tym, jak trafił na oddział intensywnej terapii i zdiagnozowano u niego przewlekłą białaczkę. Sinéad O'Connor. Żyła 56 lat, irlandzka piosenkarka. Wokalistka zmagała się z chorobą afektywną, dwubiegunową i zespołem stresu pourazowego. Otwarcie mówiła o chorobach psychicznych. Przyczyna jej śmierci nie jest jednak znana. Matthew Perry. Żył 54 lata. Aktor był doskonale znany publiczności przede wszystkim ze swojej roli w uwielbianym serialu Przyjaciele. Grał jednak również w wielu innych produkcjach filmowych, takich jak Młodzi Gniewni, Historia Rona Clarka czy Nie patrz w górę. Ujawniono, że zmarł w wyniku ostrego działania ketaminy, która jest środkiem znieczulającym i uspokajającym stosowanym w leczeniu depresji, lecz bywa nadużywana w celach stymulujących lub euforycznych. Grzegorz Skrzecz. Żył 65 lat, pięściarz wagi ciężkiej Gwardii Warszawa, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Monachium w 1982 oraz brązowy medalista Mistrzostw Europy w Warnie w 1983. Jak podano, przyczyną jego śmierci był nagły zawał serca. Tom Sizemore. Żył 61 lat, amerykański aktor znany z takich produkcji jak Szeregowiec Ryan, Helikopter w ogniu, Pasażer 57 czy Pearl Harbor. Został przewieziony w stanie krytycznym do szpitala, gdzie stwierdzono, że doznał pęknięcia tętniaka mózgu, pozostawał w śpiączce i odszedł we śnie. Michael Gambon. Żył 82 lata, aktor szczególnie dobrze zapamiętany przez fanów Harry'ego Pottera, gdyż w filmowej wersji wcielił się w postać Dumbledora. Grał również w wielu innych produkcjach filmowych, zmarł spokojnie w szpitalu, miał zapalenie płuc. Zofia Merle. Żyła 85 lat, znana polska aktorka. Zagrała ponad 200 ról filmowych, a widzowie pamiętają ją m.in. z filmów Noce i Dnie, Chłopi, Miś, Alternatywy 4 czy też Zmiennicy. Przez kilkanaście lat grała ciepłą Stenię w serialu Klan. Zmarła po długiej chorobie. Janusz Gortat. Żył 75 lat. Polski pięściarz. Dwukrotny brązowy medalista olimpijski w wadze półciężkiej.
Od kilku lat przebywał w ośrodku z powodu ciężkiej choroby. Demencja sprawiła, że wymagał stałej opieki. Rosalyn Carter. Żyła 96 lat. Małżonka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera. Była pierwsza dama USA. Od lat zmagała się z poważną chorobą. Maciej Damięcki. Żył 79 lat, polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy. Grał w M jak Miłość, Zna Chorze, Ojcu Mateuszu czy Bodo, a także w wielu innych produkcjach filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Nie podano przyczyny śmierci. Mateusz Murański. Żył 29 lat, był aktorem znanym z serialu Lombard, Życie pod zastaw i zawodnikiem Fame MMA. Jako przyczynę śmierci podano ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową. Więcej informacji na życzenie rodziny prokuratura nie ujawnia.